bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV? Uchwała została przygotowana, czy projekt uchwały został przygotowany, ale wcześniej chciałbym Państwu serdecznie podziękować też za taką wspólną inicjatywę, o której Państwu zaprosiłem, i ten zespół, który starał się zaproponować pewne zmiany w regulaminie dotyczącym zasłużonych i honorowych obywateli, spowodował też i zmianę całej uchwały. I że ta uchwała powstała, ponieważ poprzedni projekt w moim przekonaniu był projektem nie do końca spójnym i jakby brak realizacji tej uchwały spowodowałby wiele komplikacji. Teraz mamy projekt uchwały. Oczywiście ta uchwała, proszę Państwa, jak każda, zawsze wymaga ewaluacji i myślę, że warto się na nią pochylać, ale na ten moment i w tym miejscu zespół, który zaproponował te zmiany, myślę, że wiele wniósł, ale każdy miał możliwość wniesienia do tego projektu uchwały wiele swoich propozycji. Co budzi mój niepokój? Budzi mój niepokój w paragraf 10, zapis punkt numer 3, czyli ten najważniejszy zapis tej uchwały. Burmistrz przekłada Radzie projekt uchwały w sprawie nadania tytułów dotyczących osób wyłącznie pozytywnie zaopiniowanych przez kapitułę. W mojej ocenie, przyjmując ten zapis, ograniczamy siebie jako samorząd. My jako radni wybrani przez społeczność lokalną nie mamy tutaj w żaden sposób wpływu weryfikacji nawet tej opinii, niezgodzenia się z tą opinią, a przecież takie zdarzenia mają miejsce. Czyli to jest w mojej ocenie ograniczenie uprawnień poszczególnych radnych i brak w ogóle dyskusji nad tymi poszczególnymi kandydatami do tytułu zasłużonych. Co może budzić jeszcze niepokój? Może budzić niepokój pewna zależność składu kapitułu. Zależność dwojaka, bo widzimy ten skład siedmioosobowy. W większości są to prezesi stowarzyszeń funkcjonujących na terenie miasta. Zacząłbym od końca. Stowarzyszenie Trzeci Wiek. W jaki sposób mogłoby być uzależnione od władzy wykonawczej? Lokalowo, chociażby przez to, że mają swoje spotkania w MDK, Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego dotacją. To jest dotacja, jest dotacją. Prezes Mazowi i klub sportowy również. Czy to budzi Państwa jakieś zaniepokojenie? Bo mi chodzi osobiście, prawda? Zależność od władzy wykonawczej. Poza tym są tutaj jeszcze nazwiska osób, które są bardzo blisko swoim środowisku politycznym. Stanowisko. No właśnie, następne pytanie. Czy prezesi będą bazować tylko i wyłącznie na swojej własnej wiedzy, czy na przykład prezes Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego będzie również bazował na wiedzy osób, które są w towarzystwie, na przykład historyków? W mojej ocenie my tutaj się bardzo mocno ograniczamy jako radni. Nie mamy tak naprawdę nic do powiedzenia, a to przecież ludzie nas wybierają i mamy prawo, uważam, jako radni uczestniczyć w tych pracach, a teraz powiecie Państwo, może bez prawa głosu. Rada podejmuje decyzję, ale tylko i wyłącznie w momencie pozytywnego zaopiniowania kandydatów. I to jest dla mnie
bardzo mocne i silne ograniczenie naszej władzy uchwałodawczej. Chciałbym, żeby tutaj w tej kapitule byli historycy, byli ludzie kultury, byli ludzie, którzy zajmują się historią miasta Gnieźnieńskiego. Mamy takich ludzi w swoim grobie. Więc, proszę Państwa, tutaj, co byśmy nie wybrali, ja też nie mówię, że ta kapituła jest idealna, ale ona nigdy nie będzie idealna, bo zawsze każdy będzie miał jakieś inne swoje zdanie na to i ogół wypracowuje jakieś kandydatury, a Rada, jako niezawisły organ, podejmuje decyzję, kogo ewentualnie ten tytuł przywierzyć, tak? Ja bardzo króciutko chciałam tylko się z panem przewodniczącym nie zgodzić co do tego, że Rada rzeczywiście ma taki wolny wybór. Nie, bo wstępna weryfikacja to jest przez kapitułę. I już jest wstępna weryfikacja i potem my dopiero wybieramy tego kandydata, który ewentualnie już został nam przekazany przez kapitułę, a nie odwrotnie. Czyli dlatego, że burmistrz tylko wtedy tą uchwałę przygotowuje, kiedy pozytywna jest opinia kapituły. Jeżeli jest negatywna, to nie przygotowuje. I tutaj my nie mamy pełnego wyboru. Takie częściowe. 50% powiedziałbym. Dziękuję. Ale proszę Państwa, możemy składać jako radni, możemy kandydatury składać, możemy składać kandydaturę jako, nie wiem, mieszkańcy jakiegoś osiedla, ugrupowania. No, możliwości jest cała masa. Pozycja radnych w tymże projekcie, uchwały, właściwie załącznika do projektu uchwały, uległo bardzo mocno ograniczeniu i tutaj podzielam obawę przedstawioną przez pana przewodniczącego Roberta Ślusarczyka. W związku z tym składam poprawkę, by dodać paragraf 8, ustęp 2, punkt 8 w brzmieniu przewodniczący Komisji Stałych Rady Miasta Gnieźnieńskiego. Od kilku lat funkcjonuje z pozytywnym efektem nagroda Laura Powiatowickiego. Dyrektorzy miejskich instytucji także są laureatami tejże nagrody. W kapitule są przewodniczący Komisji Stałych. To jest jasne, że jest jakaś większość w Radzie Miasta. W naszym przypadku to Prawa i Sprawiedliwości. Nie ma żadnego przewodniczącego komisji, w związku z tym nie ma zagrożenia, że radni Prawa i Sprawiedliwości zdominują tą kapitułę. Moja poprawka. Druga poprawka jest następująca. Paragraf 10 ustęp 3 otrzymał brzmienie. Burmistrz miasta przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie nadania tytułu dotyczący osób zaopiniowanych przez kapitułę. Udało się, no bo będą różne pomysły na te przyzwyczajone doświadczenia z kapituły poprzednich wielu dziesięcioleci, mogę powiedzieć, że bez przesady. I z tym, czego oczekiwaliśmy, także wydaje mi się, że jest to pewien pomysł, natomiast ciągle ten element związany z reprezentacją Rady, no jest ciągle dyskusyjny, możemy jeszcze się nad tym, mamy chwilę czasu, żeby się zastanowić i wyrazić swoją opinię i wyrzeć nawet pewien nacisk. Ja chciałem przypomnieć, że takie osoby oficjalnie, które nie miały prawa głosu, ale miały głos radczy czy konsultacyjny, funkcjonowały w Radzie w samorządzie w naszych przeszłości. Pierwsze trzy kadencje byli też radni, nie radni, tylko w komisjach funkcjonowały osoby, które dostawały też dietę i byli doradcami, czy to prawnymi, czy inżynierskimi, tego typu. Także to nie jest jakaś egzotyczna czy nowa konstrukcja, że są osoby, które podpisują się pod podjęciem decyzji i te, które mają głos doradczy. Słuchaj, tam właściwie już teraz jest wszystko dobrane. Ja chciałbym po prostu tę decyzję uszanować, że ten zespół się spotykał w tak różnorodnym składzie i nie wnosiłbym tych poprawek, po prostu zobaczymy, co się stanie. Jeżeli nam się coś nie spodoba na przyszłość, możemy wrócić do tematu, a tak jak powiedziałem, Rada ma prawo święte nawet to rozwiązać.
Robert, czuję też twoje obawy, naprawdę. Naprawdę czuję też te obawy, ale dajmy szansę przez to, że ta grupa najwyżej będziemy mieć pretensje do tych osób, które w tej grupie pracowały, na czele z panem Tomkiem. Powiem więcej. Ta praca kapituły w przypadku kontrowersji, o których pan powiedział, że zdarzają się kontrowersje, w przypadku takich tytułów jak zasłużony czy honorowy obywatel, tych kontrowersji nie powinno być. To znaczy, bardzo źle jest, jeżeli na sesji Rady Miasta w sposób negatywny zaczynamy mówić o kimś, kto był przez innych zgłoszony do tytułu. W sytuacji tej uchwały, tego projektu, nie będzie takiej sytuacji. Dlatego, że takie mocno kontrowersyjne przypadki po prostu nie będą pozytywnie zaopiniowane. A jeżeli będą pozytywnie zaopiniowane, to wszyscy krytycy będą mieli tak naprawdę trochę zamknięte usta. Bo kapituła w określonym składzie, bardzo pluralistyczny. Polityczny. Nie sądzę, żeby to był polityczny skład. Nie sądzę, że polityczny, bo zaproponowane tutaj nazwiska to są różne światopoglądy, a nie zbieżne, tak jak powiedział pan. Przewodniczący Platformy w Mińsku, wiceprzewodniczący Platformy w Mińsku, ludzie, no, jak pluralistyczne poglądy, panie burmistrzu. No ale to jest pluralizm. No, dużo większy niż w komisjach sejmowych obecnie. Pluralizm. Dużo większy, naprawdę. Ja bym powiedział inaczej. Patrząc po nazwiskach, rzeczywiście, są dwa nazwiska, Andrzej Kuci, Marcin Jakubowski i akurat są w zarządzie Platformy Obywatelskiej. Tak? No bo ten Jakubowski wygrał wybory tutaj, no to nie jest tutaj postrzeganie jako wina kogoś. Tak? Ale nie można mówić o pluralizmie, panie burmistrzu. Ale można mówić, bo wymienił pan tylko dwa nazwiska z siedmiu. Tylko dwa z siedmiu. Nie widzi pan zależności żadnej? Zależności nie. To znaczy, ja w swoim życiu zawsze się kierowałem tym, żeby myśleć swoją własną głową, a nie głową innych ludzi. To proszę mi zarzucać temu gremium, że robię inaczej. Państwu postaram się jak najkrócej powiedzieć to, co mam powiedzieć. Natomiast z doświadczenia swojego powiem, ponieważ 25 lat byłem w tej kapitule i organizowałem ją w 91 roku i kapituła, obojętnie jak ona jest sformułowana, jest to wielkim zaszczytem uczestniczenia w tym i dla nas wielką satysfakcją, że możemy oceniać ludzi, którzy całe życie poświęcili dla miasta i niezręcznie będzie w momencie, kiedy będzie to na zasadzie takiego targowiska, czy oni są ci ludzie mniej ważni, czy bardziej ważni, jak ukierunkowani politycznie, bo to świadczy też o prestiżu naszego jakiegoś poziomu. Także tutaj bym się zdystansował do tego, ponieważ tu, proszę Państwa, w tej kapitule były różne bardzo trudne sytuacje. Jako przykład Państwu powiem, mieliśmy bohaterów II wojny światowej, ja bez nazwisk, bo to troszeczkę jest jako tajemnica, nie będę tego wyciągał i taką funkcję powinna kapituła spełniać, bo sprawy osobiste jakieś więcej wiemy jak przeciętny obywatel. Bohater II wojny światowej, kawaler virtuti militari za działania Armii Krajowej, natomiast rozpędzał studentów w 1968 roku. I takich dylematów było znacznie więcej i musieliśmy być apolityczni. Bardzo trudne były te oceny, zwracaliśmy się do środowisk kombatanckich. I ten problem musimy zostawić już wąskiemu gronu kapituły, która odseda te rzeczy złe i dobre i nam przedstawia, żebyśmy dokonali takiej obiektywnej oceny. A więc tutaj trzeba naprawdę bardzo tak wyważenie i nie uruchamiać polityki, nie żadnych jakichś takich osobistych animozji do tych osób, bo ta idea w ogóle runie. Jako ciekawostkę jeszcze na zakończenie Państwu powiem, że w 91 roku, ja miałem wtedy carte blanche i te zaległości takie historyczne odrabialiśmy z 40 lat, naprawdę miałem taką swobodę działania i między innymi moja propozycja, żeby rodzinę Skrzyneckich. I argumenty radnych, ja nie chcę mówić o nazwiskach tych radnych, bo to nie jest istotne, ćwierć wieku minęło. Argumenty radnych, żeby odrzucić Piotra Skrzyneckiego, były takie, że nie ma mieszkania i pije alkohol. I o mało się nie rozsypała ta kapituła, więc tutaj możemy się też spotkać z jakimiś takimi no, surrealistycznymi zarzutami. Jako ciekawostkę jeszcze powiem, że dokonaliśmy wyboru
rodziny Sarzyńskich, Skrzyneckich, Sarzyńscy też wtedy byli. Zrobiliśmy to rok wcześniej przed Krakowem, a więc postawiliśmy Kraków w pion i rzeczywiście Kraków szybciutko kupił Piotrowi Skrzyneckiemu to mieszkanie i został honorowym obywatelem. My zrobiliśmy ruch rok wcześniej to, a więc to też jest pole, znakomite pole do mądrej promocji naszego miasta i życzę kapitule, żebyśmy szczycili się tymi mieszkańcami miasta, którzy naprawdę tu włożyli mnóstwo pracy i serca i żeby nas to nie dzieliło, tylko łączyło, żeby był to od początku do końca prestiż. Dziękuję Państwu bardzo. W takim razie, Szanowni Państwo, no, byli członkowie kapituły w 2012 roku, mogę śmiało powiedzieć, bez nazwisk i bez wchodzenia w szczegóły, pomyliliście się, jeżeli chodzi o nadanie w 2012 roku zasłużonego. Pomyliliście się i to bardzo się pomyliliście i nie chciałbym mówić dlaczego. Natomiast przy tej pomyłce waszej z 2012 roku ten człowiek by nie dostał, czy nie żyjący, nie dostał go zasłużonego. I to bardzo łatwo jest udowodnić. Ja tego nie będę robił. I uważam, moi kochani Państwo, że to jest w dalszym ciągu. Uważam, że wtedy, akurat wtedy, zachowałem się ok, tak mi się przynajmniej wydaje, przepraszam, że za kolokwializm, i stanąłem murem tym człowiekiem. I okazało się, że miałem rację. Takich racji może być jeszcze kilka. I to nie ma nic wspólnego z polityką. Absolutnie nic wspólnego. Czy są zależności? Mogą być zależności przy tym składzie kapituły. Czy ten zapis jest ograniczający? Jest ograniczający. Bo nie daje nam prawa później kulturalnej dyskusji, bo my niekulturalną dyskusję wtedy przeprowadzaliśmy na komisjach. One były straszne, te dyskusje. Dziękuję bardzo. Też było. Dziękuję panu radnemu. Tak bym przyjechał. Jak przyjęciem tego wniosku. Zgłoszony przez pana radnego Michała Burasa, paragraf 10.3 otrzymuje brzmienie. Burmistrz miasta przedkłada Radzie Miasta projekt uchwały w sprawie nadania tytułu dotyczący osób zaopiniowanych przez kapitułę. To jest Państwa ta... przyjęciem tego wniosku. Kto jest przeciw? Państwa, głosowało 21 osób za przyjęciem wniosku. Było 9 przeciw. 11 wstrzymała się jedna osoba. Państwa, głosowało 21 osób za przyjęciem projektu uchwały. 13, przeciw 3, 5 osób się wstrzymało. Uchwała została podjęta. Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV.